Jak myślicie, będzie korek na Słonimskiej? Nie, to nierealne. 13.50 w sobotę, korek. Nawet na Pałacowej nie będzie. Dzień dobry, wieczór. Nie no, dzień dobry. 18 listopada 2023. Witam w drodze do pracy, witam w dzienniku kierowcy. Jest przed południem, więc jeszcze na dobry wieczór trochę za wcześnie. No i co, mamy zimę. Jaka zmiana w przeciągu paru godzin się pozmieniało, co? Ale dzisiaj jest przyjemnie, bo nie jest tak mokro. Wczoraj było mokro. Ale to tylko kwestia czasu, bo już zaczyna coś pruszyć, zaczyna coś padać. Co prawda ulice jeszcze nie są suche, ale nie ma takiej ciapki, jak była wczoraj. Wieczorem szczególnie. Ale wieczorem to było już nawet miejscami niebezpiecznie, bo na wiaduktach, na mostach zrobiło się normalnie ślisko. Pewnie wynika to z tego, że od podłoża jednak troszkę tam grzeje. A jak na takim wiadukcie i od góry, i od dołu chłodne powietrze chłodzi konstrukcję mostu. O, tak się jeździ. Nie na swój pas, tylko przed nos. Dobrze, że kurde, nie szybciej nie jechałem, bo by pani mi wjechała w bok. Albo zajechała drogę. Praktycznie na każdym tym, na każdym wyjeździe do pracy coś się dzieje, nie? Tak jakbym to reżyserował. Nie ma dnia. Dlatego mówię, trzeba mieć dookoła głowy oczy w każdej sytuacji. A więc a propos wczorajszego dnia jeszcze. Zrobiło się ślisko na wiaduktach i na mostach. I trzeba było uważać, szczególnie właśnie na rondach, bo normalnie było ślisko. Ale do samego końca wczoraj nie widziałem, by posypywali, by jakieś służby wyjechały. Widocznie, nie wiem, nie było takiej potrzeby, no. W takich pojedynczych miejscach tylko zrobiło się ślisko, a na drogach w sumie było normalnie, tylko tyle, że mokro. Dzisiaj mamy linię 5, więc dzisiaj przez centrum miasta tylko będziemy śmigać w to i z powrotem przez cały dzień. Zaczynamy o 12.08, a kończymy o 20 coś. Nie zapamiętałem o której. Chyba ze 3 razy dzisiaj zaglądałem, na którą i do której pracuję. I wszystko jedno, nie zapamiętałem, do której. A skoro dzisiaj linia 5, to tak jak pamiętacie, pewnie do pracy trzeba dwuetapowo jechać, bo najpierw jadę po samochód szeryfa swojego, czyli zmiennika, a dopiero później jego samochodem jadę na zmianę gdzieś tam do miasta. Dzisiaj pojadę chyba na osiedle Piasta, bo będę tam się gdzieś cisnął do centrum. Co prawda dzisiaj jest sobota, więc w sumie byłoby jak, ale co to. Tam będzie wygodniej, przynajmniej na parkingu człowiek zaparkuje normalnie. Nie będę musiał się martwić o wolne miejsce. Jak dzisiaj się będzie jeździć? Myślę, że dobrze, bo nie zapowiada się, żeby tutaj, nawet jeżeli będzie śnieg padał, no to w centrum miasta, gdzie jak gdzie, ale w centrum miasta na pewno będzie przejezdne. Jakbym miał jakąś linię taką typu 104 albo 105, że gdzieś tam bym do Henrykowa czy do Rostout musiał jechać, to bym się obawiał, że nie przejadę. Ale tutaj w mieście raczej nie ma się czego obawiać. Tak mi się przynajmniej się wydaje. Mam nadzieję też, że mrozu nie będzie. Na razie jest 1 stopień na plusie. Więc nie jest źle. Dzisiaj sobota. Też powinno być w miarę spokojnie. No i najgorszy problem, że dzisiaj znowu sprzęt nie wywinie jakiegoś numeru, ale chyba trzeba będzie go postawić na warsztat, żeby tam zajrzeli. W poniedziałek mamy wolne, więc niech go tam zbadają. Bo wczoraj już po obu stronach się zadymiło. A na dodatek miałem problem z ruszeniem, więc to już to nie zabawa, bo stanąłem na skrzyżowaniu i nie mogłem ruszyć. Tak to nie może być. To chyba, kurde, faktycznie coś z hamulcem przystankowym się dzieje, że się zacina. Tylko dziwne, bo na jedno koło wtedy? No może coś się po prostu dzieje. Najpierw na jedno koło łapało, teraz na dwa. I po prostu się grzeje.
tylko ja myślałem zawsze, że przystankowy jest na Środkową Łódź, ktoś mi mówił kiedyś. A nie wiem. Jadę szukać sprzętu, zmiennika i będziemy jechać na miasto, także do zobaczenia później. No i jestem już na Piasta, tutaj będziemy dzisiaj się zmieniać. Tam przystanek widzicie w tle. Pamiętacie to miejsce? Zobaczcie, jak czas się zmienia. Wcześniej, jak stąd tutaj się zmieniałem, jakiś czas temu wcześniej, jeszcze było zielono. Były zielone drzewa, wszystko pięknie, ładnie. Później przyjechałem tutaj i też mówiłem, że wcześniej jak byłem tutaj, to było zielono, a teraz jesiennie się zrobiło. Minęło dosłownie no kilka tygodni, nawet ciężko powiedzieć kilka tygodni, bo to dosłownie parę. Dwa, może trzy tygodnie minęło od ostatniej mojej tutaj wizyty, bo przecież niedawno jeździłem na Piątce. No i co? Łyse drzewa, śnieg leży. Tak właśnie czas szybko mija. A uwierzcie mi, kurde, jak zacząłem pracować i jeździć po mieście i po prostu człowiek był jest cały czas w ruchu od tych ponad 10 lat już, to wydaje mi się, że czas jeszcze szybciej mija. Takie mam wrażenie. Wcześniej jak pracowałem gdzie indziej i byłem tak jakby zamknięty trochę w czterech ścianach i człowiek tam robił zupełnie co innego niż w tej chwili, to ten czas się strasznie dłużył. Za to szybko mijały dni wolne. A teraz nawet dni w pracy mijają szybko. No ale tak już jest. Nic na to nie poradzimy. Idziemy na zmianę zatem. Za chwilę powinien przyjechać zmiennik. Dzisiaj mamy 7 godzin chyba i 40 minut. Czy coś takiego. Także nie za długo. Nie za krótko, tak w sam raz na sobotę. I w miarę wcześnie kończymy, bo około 20, 20 z minutami. Także jeszcze kierowca zdąży chyba do Biedronki zajechać po pracy. bo jutro niedziela. Także zapraszam do środka i zaraz zamelduję się już z miejsca dowodzenia. A idę jeszcze popatrzę sobie na przyrodę, chociaż tutaj za wiele tej przyrody nie widać, bo już teraz to praktycznie wszystko zamarło na zimę. Także lecimy. Czekajcie, jeszcze walczę z mikrofonem. Dzień dobry, witam już z miejsca dowodzenia. Zobaczcie, jaki piękny dzisiaj mamy krajobraz przed oknem. Aż się nie chce stąd wyjeżdżać. Normalnie. Dzisiaj to zazdroszczę tylko tym wszystkim, którzy mieszkają, tak jak mój zmiennik, gdzieś poza miastem i jeszcze mają widok na las. Coś wspaniałego, taka pogoda jak dzisiaj. Już patrzę nawet na pierwsze sanki, niektórzy powychodzili, oczywiście małe dzieci, i pierwsze bałwany się lepią. U mnie nawet na osiedlu ktoś bałwana ulepił, ale nie zdążyłem. Za późno się zorientowałem, już nie chciałem się wysiadać. Chciałem zdjęcie zrobić, żeby było na miniaturkę. No ale niestety za późno się zorientowałem. To nic. Tyle tylko, że może to być pierwszy i ostatni bałwan tej zimy. Bo to wiecie, jak to jest, jak oni zapowiadają takie różne, taką różną pogodę zimą, że ciężko powiedzieć, ciężko przewidzieć, co będzie dalej i może się okazać, że to jest pierwszy i ostatni śnieg tej zimy. Nigdy nic nie wiadomo. Nigdy nic nie wiadomo. Zobaczcie, przyjechaliśmy dopiero i już będziemy wyjeżdżać. Dlatego, że mamy 12.23 odjazd, 12.53 na dziesięcinach. Tak, dzisiaj założę się, że będę mylił się i będę mówił cały czas do Ilidy zamiast dziesięciny, a to wszystko przez to, że same dwójki miałem ostatnio, a żadnej piątki. Jedziemy zatem do miasta, przez miasto, no i zobaczymy, jak to będzie, nie? Jak to dzisiejszy dzień się potoczy. O, a tymczasem
A tymczasem transformacja nastąpiła i przemieściliśmy się. Nie transformacja, czekajcie, jak to się nazywa? Kurde, no. Mało filmów fantastycznych oglądałem i za bardzo nie mogę sobie skojarzyć, jak się na to mówi. Że ktoś się przeniósł w czasie. Dobra, niech będzie. Transformacja nastąpiła i przemieściliśmy się w ułamku sekundy na dziesięciny. I jak widzicie, jesteśmy na pętli w dziesięcinach. Właściwie na dziesięcinach. Nie, na pętli w dziesięcinach. Na pętli na dziesięcinach. O, kurde, dzisiaj ciężko mi zdania poskładać. To nic, rozkręcę się jeszcze, mam nadzieję. Obym tylko zdążył przed końcem pracy. Także jesteśmy na dziesięcinach już, ale zaraz będziemy jechać z powrotem, nie ma problemu. 13.08 mamy odjazd. No, to w sumie nie tak zaraz, bo 14 minut pokazuje mi tutaj przerwy. Zapomniałem, że to sobota, więc trzeba troszkę postać. Fajny krajobraz, fajnie się jeździ, bardzo lubię taki krajobraz zimowy, szczególnie ten taki padający, świeżo napadany śnieg. W międzyczasie słuchałem prognozy pogody, to prawdopodobnie ma jeszcze popadać i ten śnieg przez jakiś czas ma się utrzymać właśnie z tego względu, że jest temperatura na minusie, przynajmniej do poniedziałku. O, także będzie w miarę biało. Także jak lubicie takie klimaty, to właśnie dzisiaj. Szczególnie jak ktoś mieszka poza miastem, bo w mieście to na pewno zaraz wszystko stopnieje, poza miastem ten śnieg pewnie na polach, gdzieś tam na łąkach, na drzewach, w lasach będzie leżał. Przed nami jeszcze 5 kółek do zrobienia i zjazd z 10 o godzinie 19.51. O, widzicie? Czyli ja kończę dzisiaj 19.51, nawet nie o 20, tylko przed 20 jeszcze. Przerwy na kanapkę już niedługo jedna będzie, o 14.14. A ponieważ dzisiaj krótszy dzień pracy, to będą dwie przerwy i druga będzie o 16.55. No, także już chyba wszystko jasne. No dobra, wyruszamy na Sybiraków. Wyruszamy na Sybiraków. Ustawiłem. Mamy białą kreseczkę pionową, czyli możemy jechać. O, widzicie, od razu pasażerowie, tylko że oni chyba czekają na inny autobus. Śmieszny ten przystanek tutaj, jeden po jednej stronie ulicy. Wyjeżdżasz z pętli i na drugą stronę ulicy. No ale myślicie, że nie wsiadają ludzie? Wsiadają. Tutaj zawsze sporo ludzi wysiadało na nocnej jedynce, jak się jeździło. Bo jechali z miasta, na przykład z Lipowej i tutaj był pierwszy przystanek tak naprawdę na osiedlu. Powoli. No, rozpędzaj się, Miećka. Jak tam sytuacja, jeśli chodzi o paliwo? No, na razie bez zmian, ale gdzieś czytałem, że ma strasznie podrożeć. Ciekawe, czy to prawda. Jak zwykle. Takich znawców to jest na pęczki. Co to najpierw mówią co innego, a potem jest zupełnie inaczej niż mówili.
spory ruch na tych dziesięcinach. Zobaczcie, ile samochodów jeździ. Na przystankach też sporo ludzi, ale za mną drugi autobus jedzie. I tutaj też sporo ludzi. Ludzie jadą do miasta. Problem z pikselami dalej występuje, bo dalej gasną w niekontrolowany sposób. Teraz pojechał 376 na piątce, a tablice się wygaszały i tak naprawdę nie widać, co w autobus. Nie wiem, co za licho. Coś chyba ktoś nie dopracował z tymi systemami, bo fajnie, jak jest wszystko w jednym urządzeniu. Jak wcześniej były trzy urządzenia, to teoretycznie trzy razy więcej mogło się zepsuć. Jedziemy w konwoju za ekspresem Wschód dzisiaj. 406 przed nami. Osoby przyjechały, wysiadły. Ciekawe, ile osób w środku nie widać, bo szybki, brudne. Antoniukowska jakby taka niemrawa ta ulica dzisiaj. No ale jest sobota i około południa jeszcze, także nie ma się co dziwić, to nie 16 w dzień roboczy, że tutaj ruch nie wiadomo jaki. Pamiętam te autobusy, te Solarisy z tymi kominami na dachu, jeszcze w latach, kiedy ja jeździłem do Warszawy ostatnio, no pod koniec lat 2000, w 2005 roku jak byłem, to pamiętam, że już wtedy jeździły w Warszawie te z kominami na dachu. Ale jaki to był model wtedy? Nie, później niż w 2005. Ja jeździłem chyba w 2009 jeszcze, a już sam nie pamiętam. To już pamiętam te autobusy, te Solarisy z kominami na dachu, jeździły właśnie po Warszawie. Przegubowe i krótkie. Ruszamy z przystanku przy Antoniukowskiej i lecimy. Następny przystanek będzie już na Lipowej, ale zmiennik coś mówił, że tutaj z rana było tak ślisko, że ktoś poszedł w barierki. Ślady było widać. Ciekawe, czy zobaczymy, w którym to miejscu się stało. Zaraz zobaczymy. Gdzieś tutaj mówił, że na Ślimaku, jak się wjeżdża pod górę. Czy będzie widać, czy nie. Tutaj jeden ślad i wgniecione barierki to już są od paru lat. To nie to. Ale gdzieś drugi ślad musiał być. Może nie być, bo... Znaczy, może nie być widoczny. Bo jak to było na śniegu, to wiecie. No tutaj widziałem porysowane barierki, ale nie wiem, czy to o to chodziło. No tak poza tym to nie widać. No nic. Nie widać, to nie widać. Mam nadzieję, że nic tam się nikomu nie stało. Idziemy zatem do centrum. Patrzcie, tutaj ruch nieco większy. Wczoraj jak przejeżdżaliśmy przez most Dąbrowskiego, przez wiadukt tutaj, to taka kasza była na tym wiadukcie, że ślady zostawialiśmy. Przymarzało wszystko. Dzisiaj jest jeden stopień na plusie, to już wszystko popłynęło, już nie ma tego zjawiska. Ciekawe, jak będzie wieczorem, ale dzisiaj tylko do 20, to pewnie nawet nie poczujemy różnicy. Co tu słychać na Marmara? Powiedzcie.
wszystko to, co widać. On patrzy, lokal się opuścił. Znaczy, ktoś opuścił lokal. Pusty lokal stoi do wynajęcia. Co tam było wcześniej, nawet nie wiem. Ale wiem tylko, że nie był pusty, bo nie było tej kartki, że lokal do wynajęcia. Dzisiaj skręcamy wyjątkowo z tego pasa, bo jedziemy piątką. Jak jeździliśmy dwójką, to raczej zewnętrznym, żeby tutaj łatwiej później było w lewo, pas do skrętu w lewo się ustawić. A piąteczką dawno nie jeździliśmy, więc dzisiaj skręcamy sobie właśnie tutaj, właśnie tak. Jedziemy na centrum przesiadkowe, przystanek Piłsudskiego, Sienkiewicza. Cały czas taki drobniutki śnieg pada. Jego nie widać, ale jak się przyjrzeć na ciemnym tle, gdzieś to widać, że pruszy. Ciekawe, czy zapowiadali na dzisiaj jakieś większe opady, czy nie, nawet nie spojrzałem. Nawet nie spojrzałem. Jesteśmy o czasie na przystanku. Patrzę, ozdoby świąteczne na słupach już wiszą, ale wisienką na torcie to będzie pewnie postawienie choinki tutaj na tym rondzie. Ale to będzie chyba na sam koniec, jak już wszystkie inne rzeczy będą porobione, to dopiero wtedy chyba tutaj pojawi się choinka. My zaraz będziemy wspinać się pod góreczkę na Słonimską. Też jedna z piękniejszych pętli, z tego względu, że zobaczcie, jak się przyjedzie zimą, nie patrząc za siebie, tylko przed siebie, to zobaczcie, jakbyśmy w górach byli, nie? Las na takim stoczku, zboczu jakiegoś wzniesienia. Tu dróżka pod górkę, oczywiście, żeby tego to i to ja tylko stąd wyciąć, nie? O, no i te słupy pozabierać. No ale jak pętla, to pętla. Fajny krajobraz. Troszkę więcej śniegu, żeby byłoby bardziej jeszcze biało. Jeszcze przyjemniej by to wyglądało. Wyobrażam sobie, jak wyglądają pętle teraz, na przykład gdzieś tam w Henrykowie, czy nawet w Rostołtach, gdzieś tam z dala od cywilizacji. No niestety, nie wyobrażę sobie. Znaczy, nie zobaczę, mogę sobie jedynie wyobrazić. Może kiedyś się uda przejechać, to wtedy wam pokażę. A na razie idę tu wyregulować ciśnienie i zaraz trzeba będzie jechać z powrotem. Kurde, ale sprzęcior jaki brudny. Masakra. Koła pordzewiałe. Bzydal. Brudny jak nie wiem co, no ale co się dziwić, w takich warunkach atmosferycznych się jeździ, to i brudas. Ja tak zacząłem się tutaj zachwycać tym krajobrazem. I nawet nie wiem kiedy, ale minął czas i trzeba jechać. Dobrze, że spojrzałem na zegarek, bo chciałem jeszcze spacerek po autobusie sobie zrobić, żeby zobaczyć, czy tam z tyłu nic nie zostało nikomu. Ale już nie było czasu, więc jedziemy z powrotem. Najważniejsze, że ciśnienie wyregulowane, to najważniejsze. Reszta to da się powtórzyć. Jak myślicie, będzie korek na Słonimskiej? Nie, to nierealne. 13.50 w sobotę, korek. Nawet na Pałacowej nie będzie. Chyba, że się coś wydarzy, odpukać na drodze, to wtedy tak. Pamiętam kiedyś, to był problem z podjechaniem pod Słonimską, jakaś tam był oleć któregoś roku. Ale to jeszcze dawne czasy, jeszcze wtedy jeździły stare te many, kwadraciaki i Mercedesy te stare jeszcze takie. Także to zupełnie inne czasy były. A dzisiaj mamy sobotę i tak oto, jak widzicie, przejazd bezproblemowy.
w obie strony. Także jedziemy do centrum. Wczoraj właśnie na przystanku Pałacowa hotel zagotowały mi się hamulce znowu z tyłu. Właściwie nie tyle hamulce, co koła. Co ciekawe, koła były jak zwykle zimne, a dym, co ciekawe, tak samo leciał jak i wtedy. Tylko tym razem z obu kół. A później na czerwonym świetle, kiedy się zatrzymałem na skrzyżowaniu, to już nie mogłem ruszyć. Musiałem kombinować. O, tak wygląda dzisiaj skrzyżowanie. Zobaczcie, o godzinie 13.50, przepraszam, w sobotę. No, teraz jak tam postawią choineczkę świecącą, szczególnie wieczorem, to już będzie tak bardziej nastrojowo. Jak już 6 grudnia uruchomią to wszystkie oświetlenia, to już człowiek naprawdę poczuje wtedy magię świąt, chociaż jeszcze do tych świąt będzie dobre 2 tygodnie ponad. My znowu na dziesięcinach. Patrzę, że sezon na wymianę opon chyba dopiero się zaczął tak naprawdę. Oczywiście jak zwykle po pierwszym śniegu. Pamiętam z czasów, kiedy ja jeszcze się tym bawiłem, to zawsze był problem z takimi klientami, którzy potrafili przyjechać jak tylko śnieg spadnie i wszystko by chcieli natychmiast. A tu zdziwienie, bo ktoś wcześniej pomyślał i umówił się w kolejkę. A on przyjechał, bo śnieg spadł i chciał opony wymienić, i zdziwiony, że jak to kolejka? Jak to kolejka? No właśnie tak to. Kierowca, dobry kierowca myśli na zaś, jak to się mówi, czyli na kilka dni, czy tam powiedzmy tydzień do przodu, a nie czeka na rozwój sytuacji i wtedy dopiero reaguje. Że jak śnieg spadnie, to wtedy za późno jest jechać na wymianę opon. Tym bardziej, że mamy 18 listopada, więc to już najwyższa pora. Ja pamiętam, jak zmieniałem opony na zimę, to już na 1 listopada jechałem na zimowych. Nieważne, czy był śnieg, czy była pogoda, czy było ciepło, czy był mróz. Już miałem zawsze zmieniony 1 listopada. Jak mam wielosezonówki, to już tak się nie przejmuję, ale widzę za to po ludziach, że u nich to jest tak, to właśnie wygląda, że najpierw długo nie reagują, tak jakby żałowali nie wiem czego, a potem mija 6 lat, opona robi się twarda do wyrzucenia i oni wtedy, że opony, takie dobre opony, on nie będzie do kosza wyrzucał, bo przecież szkoda, nie? A wcześniej żałował opon, żeby zmieniać wcześniej, bo przecież można opony sobie zmienić nawet w październiku, co to szkodzi. Można zmienić nawet we wrześniu, co to szkodzi. Jakby człowiek nie kombinował, i tak pół roku pojeździ na zimowych i pół roku na letnich i tak. No ale wiecie, kto jest skąpy, traci dwa razy, tak? No, tak to właśnie wygląda. A my w międzyczasie dojeżdżamy do Pętlina Hallera. I tu będzie dzisiaj przerwa, nasza pierwsza przerwa kanapkowa, 14.14 do 14 pewnie 30 czy coś takiego. Zatem będziemy się przerwować, się rozpędził, to idź, bo nie wyhamujesz. Taki samochodzik w sam raz, kurde, na zimę. No dobrze. Nawet o czasie przyjechaliśmy. Jak to się stało? Znowu jesteśmy w centrum. Znowu ulica Malmeda. Tak patrzę. Chyba prace remontowe zostały wstrzymane ze względu na pogodę. Ale to ogrodzenie to nie wytrzyma do wiosny, jeśli to będzie miało tyle trwać. Bo już się położyło. Oczywiście pewnie przy czyjejś pomocy, bo przy takich cienkich rureczkach, jakie oni zastosowali.
Na Lipowej też tak nie za bardzo ruch, ale nie ma co się dziwić, pogoda niezbyt jest nastrajająca, chociaż powiem szczerze, dzisiaj jest fajniejsza pogoda jak wczoraj, bo dzisiaj nie ma wiatru i jest o wiele cieplej. Przynajmniej odczuwalna temperatura jest zupełnie inna. Jest na plusie cały czas. Wczoraj było około zera i do tego jeszcze dosyć mocno wiatr wiał. Co nie zmienia faktu, że jest już chłodniej. Patrzę, że w mieście tutaj to śnieg już znika z trawników. Przestał padać, nawet ten taki drobniutki. No i co? I nie widać już śniegu. Pewnie w nocy będzie padać. Tam pod lasem na Sybiraków to jeszcze leży, ale tutaj już patrzę, nie, znika. A na głównej ulicy, właściwie jednej z dwóch głównych ulic w centrum miasta, to patrzę, ruch na bieżąco cały czas jest. Tak jak widać, a w tle z tyłu naprzeciwko nasz białostocki Manhattan z ulicą Jurowiecką po środku. Ciekawe, ile z tych mieszkań, które tutaj są, jeszcze są puste, niezamieszkałe. Bo jak domniemam, to tutaj ceny to powalają pewnie. Tam na górze jakie potężne lokale, kurde, z jakimi tarasami. Szok. No, ja bym chciał zielone, ale coś się nie zapala. Na mieście śnieg zanika, a tutaj zobaczcie, jak się dojeżdża do tego, do tej pętli, to nawet teraz zaśnieżone drzewa, tak stojące trochę na wzgórzu, tak jakby inny świat zupełnie, nie? Czy tylko ja mam takie wrażenie? Może ja coś przesadzam, ale tak mi się to kojarzy właśnie, z takim zaśnieżonym lasem na wzgórzu gdzieś w górach. Oczywiście w niższych górach, bo to żadne to wysokie góry, nie? No. Tak ja to widzę. A tu chłopaki tam chyba jakąś bazę budowali ze śniegu, ale tego śniegu niewiele na tym trawniku. A teraz jak kule taczali, to już w ogóle śnieg zanikł tam dalej. A my tymczasem dojechaliśmy. Który mamy odjazd? Za 5 minut. O kurde. Szybciutko. No dobra, to jedziemy, się zawijamy i będziemy za chwilę jechać w drugą stronę. 15.56, prawie 16 zaraz. Jesteśmy na Antoniuku. Jedziemy w stronę Sybiraków. I mamy kontrolę i mamy jakiegoś opornego delikwenta. Chyba jakiś małolat albo jakiś młodych gość. Próbował uciekać. Na szczęście akurat między przystankami była dosyć duża odległość, a ja akurat widząc, co się dzieje, nie otworzyłem tych drzwi, przy których stoją. No i nie wiem, na czym to się skończy. Prawdopodobnie ulegnie. Jeżeli nawet nie chce podać danych swoich, to zawsze można wezwać policję. Ale chyba wszystko poszło gładko, bo już z tego, co widzę, to coś tam podpisują. Także o takie rzeczy w sobotę. Dawno nie widziałem kontroli na swojej linii. Znaczy na tych, na których jeździłem. Fajny numer był, jak jechaliśmy w stronę, bo oni jadą ode mną, ze mną już jechali wcześniej na dziesięciny, teraz ze mną wracają. Jak jechaliśmy na dziesięciny, to był fajny motyw, podjechaliśmy pod na przystanek koło kościoła. No tam często, gęsto takie menele osiedlowe wsiadają zawsze i jadą dalej sobie do sklepu. No i podjechałem na przystanek, te wszystkie manele wsiadły, a w międzyczasie
Kanary, że tak powiem, spisywali jakiegoś tam, jakąś tam osobę, która nie miała biletu. No i jak oni zobaczyli, że kontrola biletów, jak dali w długo, nie zdążyłem drzwi zamknąć, to wszyscy powysiadali z powrotem. No i że wystraszyli się. A teraz wracają ze mną do centrum. A my jedziemy na kolejne kółeczko i jedziemy po raz kolejny na Sybiraków. Jeszcze 3 kółeczka nam zostały. To jest pierwsze i jeszcze 2 później. No i jeszcze jedna przerwa na kanapkę, która będzie, jak wrócimy z 10. Tak jak wczoraj było ślisko, tak dzisiaj sucho się robi na wiadukcie. Ciekawa sytuacja. Zbliża się, minęła 16. Jest większy ruch jak wcześniej, tak jakby godziny szczytu się zaczęły w sobotę. Nie wiem, dlaczego tak jest. Może ludzie jadą na zakupy dzisiaj. Nawet w autobusie powiedziałbym, że jest trochę większy ruch niż jeszcze poprzednim kółkiem. Czasami są takie sytuacje, że człowiek nie umie sobie tego wytłumaczyć w racjonalny sposób. Ale to wszystko nic, najważniejsze, że przestało padać. Jest mokro, już zaczyna wszystko obsychać. No i cały czas na plusie temperatura się utrzymuje. Chyba na jakieś imprezy ludzie jadą, bo tajemnicze tace i jakieś blachy z ciastami poprzykrywane, znaczy nie wiem, czy z ciastami, jakieś blachy poprzykrywane papierami w folii. Nie wiem, co tam w środku. Domyślam się, że ciasto jakieś, że chyba na imprezę gdzieś. Nigdy tyle osób nie wiozłem z końcowego, bo chyba z 10 osób w sumie jedzie już ponad. Na dwóch przystankach tyle wsiadło. No i wracamy z powrotem na 10. Ciekawi mnie, kiedy choinki zaczną sprzedawać takie cięte. Pewnie od początku grudnia. Bo tutaj na piątce, jak się jeździ, to po lewej stronie teraz, jak będziemy jechać, koło sklepu Pojemowskiego, jest ten ryneczek taki i zawsze przed świętami, jak sprzedają choinki te takie cięte albo w tych wiaderkach, to cały taki szpaler tych choinek stoi i powiem wam, że to fajnie wygląda, bo to tak wygląda, jakby ktoś las zasadził. Taki zagajnik się robi wzdłuż chodnika. No, 10 osób wsiadło i 2, 4, 6 osób już wysiadło, 7. Chyba wszyscy na jedną imprezę idą. No nic, dobra. Jedziemy zatem dalej. Jedziemy dalej. Znowu lusterko robi się mokre. I się zastanawiam, czy robi się mokre od temperatury, jakiejś różnicy temperatur, czy i przy okazji wilgotności większej, czy... No nie wiem, czy to może spod kół, ale raczej nie spod kół, bo asfalt jest suchy w tym miejscu. Po tej stronie, szczególnie po lewej. A nie wiem, nie będę jakichś dziwnych zagadek rozwiązywał. No, tutaj też sporo ludzi wsiada zazwyczaj. No, a teraz po lewej mamy ten ryneczek. Oczywiście po ciemku to nic nie widać, po ćmoku. Ale elegancko w środku teraz, po remoncie, sklep świeżo przed świętami, to będzie przyjemnie zakupy robić w takim czystym, fajnym sklepie. Mamy 17:32, jesteśmy na Piłsudskiego, przy Gołębieskim znowu i powiem wam, że ruch trochę mniejszy,
się zrobił, ale... Ale... Ciągle mam wrażenie, że ja już jeżdżę nie wiem ile czasu, a to jest dopiero 17.30. A ja mam wrażenie, że już zaraz może 20 albo coś takiego. Tak to jest, jak dzień krótki, wcześniej zapada zmrok. Sobie się człowiek wyobraża, że jeździ nie wiadomo jak długo. A przed nami jeszcze jedno kółeczko zostało właśnie dzisiaj do zrobienia. Jak wrócimy na dziesięciny, to będzie jeszcze jedno kółeczko. Już powoli tutaj życie zaczyna zamierać, bo Rossmana zamknęli. Zaraz jeszcze zamkną pewnie PSS-u sklep, chociaż dzisiaj, nie wiem, może do 18. Nie wiem, by który on w sobotę. Rossmann chyba tylko do 16 był otwarty, z tego co pamiętam. Także już tutaj nie ma takiego ruchu, jak wcześniej był. Stare bojary za to czynne. No bo weekendy jak najbardziej. Stoję tak sobie na skrzyżowaniu i dochodzą do mnie dziwne dźwięki. Teraz tak patrzę sobie w kamerkę. Siedzi ten gość, co ze mną jeździ. Drugi kurs jedzie i tak dochodzę do wniosku, że chyba z nim nie wszystko w porządku, bo nałożył takie wielkie słuchawki i śpiewa na cały regulator z tyłu. Także raczej z nim nie wszystko ok. Ale że jeździ sobie, to niech sobie jeździ, co mi on tam przeszkadza. Dobrze, że mam swoją muzykę tutaj. Nie muszę słuchać tego, co on śpiewa. A że teraz ludzie powysiadali, to odważył się głośniej pośpiewać, bo wcześniej tego nie słyszałem. Nasz podróżnik pyknął se dwa kółeczka i poszedł do domu. A my jeszcze... O, witam, co za przywitanie. A my jeszcze mamy jedno kółeczko i też pojedziemy do domu. Także tak to właśnie będzie wyglądać. 18.14, jak to złość jeszcze nam dali na koniec prawie 15 minut przerwy, 14 dokładnie minut przerwy. Także jeszcze postoimy, zanim pojedziemy. Ostatni przejazd przez centrum dzisiaj, bo już jest 19.16. 19.16. A mnie tak zastanawia czasami, kogo oni zatrudniają do tych dostawców pizzy albo tego jedzenia różnorakiego. To kompletne bałwany jeżdżą, kurde, patrząc na ich styl jazdy. Już nie wspomnę o tym, że przepisy to mają w ogóle... Ostatni raz o przepisach to słyszeli chyba na kursie prawa jazdy. Nawet nie na egzaminie. Egzamin to zdali chyba przypadkiem. Za nic mają kierowców innych. Masakra po prostu, jak niektórzy jeżdżą. Albo wyprzedzają lewą stroną wysepki, albo skręcają pod zakaz, albo podwójna ciągła, to też dla nich nie istnieje. Nie mam pojęcia, kogo oni zatrudniają, kto im daje prawo jazdy tym ludziom. Ja wszystko rozumiem, że jedzenie musi dotrzeć do klienta ciepłe i w ogóle, ale jeżeli to ma w ten sposób wyglądać... To strach się bać. A my jesteśmy na Lipowej. A chłopaki wzięli się za wieszanie lampek na końcówce ulicy Lipowej. W tej chwili jedno drzewko się świeci, bo akurat wieszają wszystko. A my jedziemy w ostatnią połówkę kółka, że tak.
Oświęcin i już do miasta więcej nie przyjedziemy. Drzewka się świecą, ale jeszcze nie wszystkie, bo dopiero zaczynają, znaczy nie zaczynają, bo tam już widziałem więcej drzewek ubranych, ale akurat teraz zaczęli od wieszania właśnie w tym miejscu ozdób choinkowych, tych lampek choinkowych. My jesteśmy nawet o czasie i będziemy jechać za chwilę dalej, ale najpierw co? Trzeba czy jakieś zielone światło by się przydało. A teraz im bliżej wieczora, tym częściej na czerwone się trafia. Chyba krótsze są cykle na światłach i chyba stąd to wszystko. A co to się stało się? Dogoniliśmy piątkę. Ano dlatego, że my za chwilę pewnie będziemy zjeżdżać, a ona jeszcze będzie stała. Chociaż powinno być moim zdaniem odwrotnie, bo teraz jak ja pojadę, to wszyscy będą chcieli jechać ze mną, a nie jechać. O, czyżby jednak on jechał pierwszy? Chyba nie. A może? W każdym razie ja już się... A nie, chyba jednak on pierwszy pojedzie. Zresztą nie wiem, co on tam cuduje. Ja za 2 minuty mam w każdym razie odjazd. O! Jednak dobrze. Chyba, że on się tylko podsuwa. No, kurde, o co chodzi? Ja chyba ja jednak będę pierwszy jechał. Tylko ja mam zjazd 36, czyli jeszcze minutkę poczekamy i będziemy jechać. No i powiem wam szczerze, że jestem pod wrażeniem. Chyba Grażyna jednak robi swoje, czyli jak zapowiada na każdym przystanku, że to jest zajezdnia, to ludzie chyba kapują, o co chodzi. Bo powysiadali, ale jeszcze to nie jest końcowy przystanek, jeszcze przed nami końcowy jest dopiero. No ale dobrze, przynajmniej wiadomo, o co chodzi. Następna piątka będzie jechać już do miasta, więc jednak skuteczna Grażyna jest, zapowiadająca. Szkoda, że wcześniej ktoś na to nie wpadł, bo zawsze był problem. Ja kiedyś miałem też sesję raz z jednym dziadkiem, który też mnie tu wyzwał od różnych. Nie potrafił zrozumieć, jak, na jakiej zasadzie to działa, że jeden autobus jedzie do zajezdni, a za kilka minut jedzie następny autobus, który jedzie do miasta. Według niego to ja jechałem do miasta, a tamten do zajezdni. No ale oczywiście, jak to wiadomo, pasażer zawsze wie lepiej, nie? Zatem dojeżdżamy do ostatniego przystanku. Ja jeszcze tylko dla zasady otworzę drzwi. Tam już nikogo nie powinno być, chyba że ktoś się gdzieś pod krzesłem schował. No, wygląda na to, że nie ma nikogo i jedziemy do zajezdni. Jedziemy do zajezdni 19:42, 43 już w zasadzie. Wyruszamy przez ulicę Wierzbową, Hetmańską i Składową do zajezdni. A ja już mówię wam dobrej nocy. Właściwie nie dobrej nocy, tylko na razie, bo spotkamy się jeszcze na podsumowaniu. A ja powoli będę się zwijał, bo trzeba, znaczy w zasadzie to ja w czasie jazdy to i tak się nie będę zwijał, ale jak zatrzymam się gdzieś na skrzyżowaniu. A my spotkamy się już z miejsca dowodzenia nieco innym bolidem. Będziemy jechać do Biedronki, znaczy ja będę jechać do Biedronki, to wam z wami podsumuję ten dzisiejszy jakże ambitny dzień. Zobaczcie, Aldi, taki piękny, duży sklep i 4 samochody na krzyż stoją. Szok normalnie. Aż się człowiek zastanawia tylko czemu.
w Biedronkach, kurde, w Lidlach kolejki. Ktoś z Was mówi, że tutaj jest drożej. No dobra, okej. Na pewno jest drożej, no skoro tutaj ludzi nie ma, ale czy im się to opłaca wywalać taki wielki sklep? Przecież tutaj, kurde, potężny sklep będzie tak jak z tym, z Netto, że w końcu... Czekajcie, Netto to było? Chyba Netto, że się w końcu wycofało z polskiego rynku, czy tam z Białegostoku przynajmniej. Zniknęły te sklepy. Czekajcie, to Netto? Nie, to nie Netto, co ja gadam. Czekajcie, jaki to był sklep? Netto to teraz jest, a to był wcześniej... po tym sklepie przejęło Netto właśnie. Lokal. Jak on się nazywał? Ja nie pamiętam, kurde, bicie, zabicie, ja nie mam pamięci do nazw niestety. W każdym bądź razie tamten sklep też był dosyć długo i w końcu zrezygnował z, nie wiem, czy z polskiego rynku zszedł, czy tylko z Białegostoku. W każdym bądź razie nie ma już tamtego sklepu. No dobra, jedziemy zatem do zajezdni. O, jeszcze czerwone światło. Także do zobaczenia za chwilę gdzieś w drodze. Jesteście? Bo ja jestem. Jestem i jadę. Jestem i jadę. Jedziemy do Biedronki? Co wam kupić? Batonika? Loda? Nie, na loda to trochę chyba za zimno. Może bułeczkę jakąś chcecie świeżo upieczoną? Przy tej porze to ja nie wiem, czy tam coś świeżego jeszcze będzie. Dobrze, jedziemy, zobaczymy, co kupimy. Snickersa albo Marsa. Kiedyś moje ulubione batoniki jeszcze, jak byłem trochę młodszy niż teraz. A szczególnie były moje ulubione, jak tylko się pojawiły. Mars, nawet chyba bardziej wolałem Marsa, bo tam nie było tych orzeszków, które w zęby woziły. To pamiętam. Zawsze wolałem Marsy niż Snickersy. Bardziej. Potem jeszcze Milky Way się pojawiło, Bounty. Nie lubię wiórków kokosowych za bardzo, więc nie przepadałem za nimi. Chociaż jak gdzieś tam trochę w cieście jest, to mi nie przeszkadza, ale takiego Bounty z taką gęstą konsystencję wiórek, taką dawkę, to nie przełknąłbym chyba. No dobra, ale kierowca, nie o tym miałeś gadać. Miałem podsumowywać dzisiejszy dzień, bo zaraz dojedziemy i co? I będziemy dogrywkę robić? Co to, mecz? Czekam na strzałkę, ale już jest. Jedziemy do Biedrony. A ja będę podsumowywał. Co tu podsumowywać? Słuchajcie, no piątka jak piątka, no. Nie należy do moich ulubionych linii. Nigdy nie należała, chociażby ze względu na jej długość. Zawsze mnie to wnerwiało, że jest taka krótka. Szczególnie jeśli chodzi o jazdę w godzinach szczytu. Bo wiecie, taką dwójką jak się machnie jedno kółko i po godzinach szczytu, nie? Dwie godziny mijają. To najwyżej jednym kółkiem trochę załapiesz tych godzin szczytu, a już nawet czasami jak się wraca, to już godziny szczytu się pomija. Tak samo na 17, tak samo na nawet na 8. A taka kurde piątka, chociaż teraz już tak nie stoją takie korki jak kiedyś na Lipowej. Ale pamiętam kiedyś, to przecież piątką jazda to była masakra, bo stało się w korku po 15 minut. 15 minut można było jechać przez samą ulicę Lipową. Od wyjazdu z Malmeda do przystanku na Świętego Rocha czasami potrafiło się jechać 15 minut. I tyle wynosiło opóźnienia albo i jeszcze więcej, bo wcześniej stało się jeszcze na... Gdzie się stało? Na Słonimskiej tam w Gorku, przy Urzędzie Miejskim. A kiedyś tych piątek jeździło więcej niż teraz. Było więcej dzielonych. I było tak, że czasami dwie piątki, trzy piątki nawet stały w korku, a potem wszystkie jedna za drugą jechały. I trzeba było nadrabiać. Także nigdy nie lubiłem tej piątki. Raz, że tam dużo ludzi zawsze. Dwa, że krótka trasa. Trzy, że cały czas przez centrum stanie w tych korkach i w ogóle. Także to nie w moim stylu. Ja wolę właśnie takie trasy, jak dwójeczka. Machniesz, kurde, kółko, dwie godziny z głowy.
No, także, ale dzisiejszy dzień zaliczam do udanych. Na szczęście, nic się nie działo z kołem ani z hamulcami. Nie wiem, co to wtedy się stało, że się stało. Dzisiaj na szczęście nie było problemów, także dzień zaliczam do udanych. I oby tak zawsze było. Także chyba tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Nic tu więcej... Poza tym, no co, miałem tego kolesia, który dwa kółeczka ze mną zrobił. Także jak mówię, to chyba nie do końca on tam z nim wszystko w porządku, bo raczej nikt nie śpiewa na cały autobus, mając słuchawki na uszach. No ale co mu tam, nie przeszkadza, sobie przyjechał, się dwa kółeczka zrobił, w tą i z powrotem. No i fajnie, jak lubi jeździć, ja tam też lubię. Także pozdrawiamy sympatycznego pasażera śpiewającego z tyłu gdzieś tam. Dobrze, tyle na dzisiaj, moi drodzy. Dojeżdżam już do Biedrony. Tak jak mówiłem, tutaj na linii 26 jest Biedronka, do której ja zajeżdżam czasami. Wiem, że wstąpił do piekieł po drodze mu było, to wcale nie po drodze dla mnie, no ale ja po prostu lubię tą Biedronkę, nie wiem czemu. Wcześniej jeździłem do tej Biedronki tam na transportową, ale mnie wnerwiało zawsze w niej to, że jest parking z tyłu, a wejście z przodu. Ona powinna być odwrotnie wybudowana. Nie wiem, kto to tak wymyślił, że na zapleczu jest parking. Zamiast podjechać samochodem z przodu, żeby z tymi zakupami podjechać pod samochód, to trzeba gdzieś, kurde, jakieś pielgrzymki z tyłu tam urządzać. I to mnie wnerwia. To jeszcze teraz jak ładna pogoda, to jeszcze wiecie, nie ma problemu, ale jak czasami śniegu nawali, to jak się z tym wózkiem przepychać po tym, po śniegu jechać? Żeby miał kółka takie jak w rowerze, to co innego, a jak to ma takie kółka, jak ma, to nie za bardzo. Puścimy się tu? Puścimy się tu, bo się nie zmieścić. Autobusem by się zmieścił jeszcze. No, także tyle na dzisiaj, moi drodzy. Jutro i pojutrze kierowca ma 2 dni wolne. Także będą 2 dni odpoczynku od kierowcy, to znaczy ja będę miał odpoczynku od nagrywania. A wy i tak nie odpoczniecie, bo u was odcinki tak jeden po drugim się ukazuje. No i później zaczniemy od wtorku, zobaczymy, co nam przygotują. W tej chwili mam stawioną rezerwę, ale ta rezerwa na pewno nie przetrwa, więc nie ma co się łudzić. Tyle na dzisiaj. Zapraszam na następne odcinki. Dobrej nocy, udanego weekendu. Trzymajcie się i szerokości.